W niektórych szkołach pojawiają się w ogłoszeniach kartki, jak wygląda schludny strój. Zgodnie z definicją, schludny oznacza utrzymany w czystości. Czy wasze ubranie jest schludne? A może widać wam ramionczko od stanika? A może widać wam nogi? I inne części ciała, które przecież macie pod ubraniami. Przypomina mi się moja sytuacja z klasy pierwszej gimnazjum. Był czerwiec, było strasznie ciepło, ubrałam sobie koszulkę na szeleczkach. Na pewnej lekcji nauczycielka popatrzyła na mnie i powiedziała coś takiego: dziewczyno, bój się Boga! Tobie nie jest wstyd, że chłopaków prowokujesz? A co mama na taki ubiór? Mama, zażenowana, oddała mnie do okna życia. Jak pierwszy raz to usłyszałam, nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć. Serio, naprawdę nie wiedziałam, gdzie jest problem. Jak nauczycielka wytłumaczyła mi, że chodzi o moje ramionczka od stanika i że one prowokują chłopców, totalny kosmos. Teraz mam 21 lat i nadal dla mnie ramionczka od stanika nie są pociągające. Jeśli dla ciebie ramionczka od stanika są pociągające, napisz w komentarzu. Możemy się powymieniać swoimi fetyszami i spostrzeżeniami odnośnie seksualności. Napiszcie, co waszym zdaniem jest pociągające. Przeraża mnie to, co często dzieje się w polskich szkołach. Nauczyciele próbują tworzyć autorytet. Często nim nie są i nic sobą nie prezentują, ale wmawiają uczniom, że mają ich traktować jak ten autorytet. Kochani, autorytet trzeba sobie zbudować. Nie wystarczy, że kończysz studia magisterskie i jesteś autorytetem, że jesteś źródłem wiedzy i mądrości i osobą, która może rozkazywać komuś, jak się powinna ubierać. Nie chcę wchodzić na temat statusu i takiego prawa wewnątrzszkolnego, to nie gra roli. Rolę gra, jakim jesteś człowiekiem. Wprowadzamy do tak młodych klas seksualność i wmawiamy komuś swoje fanaberie. Nie wmawiajmy młodym ludziom, że ubiór codzienny może być źródłem pożądania. Tworzymy w szkołach historię o tym, jak dziewczynka powinna się ubrać, aby nie została zgwałcona, zamiast mówić chłopcom, dlaczego nie powinni gwałcić. My tylko tak zapobiegamy, nie róbcie tego, nie wychodź po 18, nie ubieraj spódniczki, w klubie to w ogóle nie chodź do klubu, generalnie sama nigdzie nie wychodź. Dziewczyny naprawdę boją się wychodzić z domów. A jak przejrzymy sobie historię dziewczyn, które zostały zgwałcone, come on, tam wcale nie było strojów, które wzbudzały pożądanie. Problem jest z osobą, która gwałci, a nie z osobą, która została zgwałcona. I przestańmy ludziom wmawiać, że ubiór codzienny może być źródłem pożądania, że ktoś nie może siebie opanować, bo ty jesteś ubrana w taki sposób. Równie dobrze mogłabyś iść nago po ulicy i nikt nie ma prawa cię zgwałcić. Już w szkołach tworzymy tak bezmyślne teorie na temat ubioru. Strasznie mnie boli to, kiedy nauczyciele próbują budować swój autorytet na tym, że są po prostu starsi. Naprawdę można przekazywać swoją wiedzę młodym ludziom. Traktujmy siebie jak ludzie. Dlaczego nauczyciele często traktują młode osoby jako dzieci, a nie jako po prostu drugiego człowieka? Jasne, trzeba zmienić w sposób, w jaki się mówi do tej osoby. Ta młoda osoba nie zrozumie w taki sposób, w jaki ty kodujesz informacje. I można dosłownie ten sam przekaz, który chcesz powiedzieć osobie dorosłej, powiedzieć dziecku. Ale mówienie mu, że ty się nie wstydzisz? Bój się Boga! Od tamtej pory minęło 8 lat. Doskonale pamiętam, w co byłam ubrana, jak ta nauczycielka mi to powiedziała. Kilka późniejszych lat zastanawiałam się, czy ramionczka w staniku na zewnątrz podczas ciepłych dni są ok. Już później za każdym razem bałam się iść tak do szkoły. Jest naprawdę masę poważnych problemów, na którymi powinniśmy się skupiać. Młodzież, dzieci, one nie czują się w ogóle zrozumiane przez osoby dorosłe. Wychowują się w zupełnie innych warunkach, niż wychowywali się nasi rodzice i nasi dziadkowie. Nie rozumieją, o co chodzi w internecie, jak tutaj się dorasta, że nasz rynek się rozszerzył. Kiedyś dbaliśmy tylko o swoje podwórko, o szkołę, a teraz mamy do dyspozycji całą Polskę i cały świat. I tam się cały czas pokazujemy. Teraz jest ogromne przebodźcowanie. Mamy masę rzeczy, które na nas oddziałowują. I przestańmy dzieciom tworzyć kolejne problemy. One naprawdę mają ich bardzo dużo. To nie jest tak, że kiedyś to nic nie było, a teraz macie internet i w tym internecie i to wszystko przez internet. Internet jest świetnym źródłem, jeśli jest dobrze wykorzystany. Nie musimy mówić, że jest złym i okropnym miejscem, którego należy unikać. Tylko wystarczy pokazać, co jest dobrego w nim i jak to wykorzystać. I tak samo z ubiorem. Jasne, szkoła jest miejscem, w którym powinniśmy zachowywać jakieś normy. Nie jestem fanką odkrytego ciała w szkole i nie chcę mówić, że pokazywanie biustu czy pośladków w szkole jest okej. Nie jest okej. Jest to miejsce, w którym powinien panować w miarę formalny strój, ale w miarę formalny strój, bo nadal jest to miejsce po prostu codzienne, gdzie spędzamy tam większość swojego czasu. Zaufajcie mi, krytykowanie ludzi nic nie zmienia. O, dzięki, że powiedziałaś, bój się Boga, teraz się boję Boga. Boże, ześlij na mnie ogień piekielny za te ramionczka. Ukaż mnie! Jaki jest cel? A może spojrzymy na to od drugiej strony. Często dzieci w młodym wieku zaczynają malować się, ponieważ mają kompleksy. Pojawia się trądzik, nie wiedzą, co z tym trądzikiem zrobić. Rówieśnicy tworzą presję, bo jakaś część ma ładną cerę, jakaś część się wyśmiewa z tego trądziku. I co teraz? Czy ty, będąc nauczycielką, nie powinnaś wspierać tego dziecka? Wytłumaczyć mu: hej,
trądzik to coś normalnego, każdy przez to przechodził i zakrywanie go makijażem to nie jest najlepszy sposób. A może warto innym dookoła powiedzieć: hej, ty nie masz trądziku? Druga osoba ma trądzik. Ty masz problemy z tym, druga osoba ma problemy ze skórą. Normalizujmy nasze ciała i nasze problemy odnośnie naszego ciała. Naprawdę nie pomagasz dziecku, któremu każesz przy całej klasie zmyć makijaż. To nie jest tak, że dzieci w wieku 13 lat chcą być super dorosłe. Jakaś część na pewno chce być bardziej dorosła, ale kto z nas nie chciał? Ja w wieku 13 lat chciałam mieć 18. W wieku 18 lat chciałam mieć 25 lat i być po studiach. Teraz jak jestem na studiach, to myślę o przyszłości i o rodzinie. Być może jak będę mieć rodzinę, to będę myśleć o tym, jak fajnie było na studiach albo w liceum. Czy nie możemy być dla siebie oparciem i przekazywać swojej wiedzy życiowej młodszym osobom? Powiedzieć im: to jest dobre miejsce i to jest dobry czas, to jest twój proces. Kiedyś będziesz miała tyle i tyle lat, ale do tego czasu ciesz się teraźniejszością. Bądź po prostu. Nie musisz gonić za przyszłością i nie musisz żyć w przeszłości. Marzę o świecie, w którym sobie pomagamy. Stanowimy dla siebie źródło oparcia. A przede wszystkim marzę o reformie edukacji i o tym, aby nauczyciele byli pedagogami i osobami, którym można zaufać. Nauczyciele odciskają ogromne piętno nad swoimi uczniami. Wiele z ich słów zostaje w naszych głowach na zawsze. Jedne nas bardzo boostują do tego, żeby robić rzeczy, które robimy, a inne sprowadzają nas na totalne dno. Nie wiesz, jak bardzo twoje słowa mogą mieć znaczenie. Niektóre słowa mogą być błogosławieństwem, a niektóre mogą być przekleństwem. I skoro możesz wybrać, czy chcesz kogoś budować, czy chcesz burzyć mosty ze sobą, dlaczego nie wybierzesz dobrze? Są dwie szkoły. Jedni mówią, że szkoła wychowuje, a inni mówią, że szkoła jest tylko od nauki, a nie od wychowywania. Ja jestem team, szkoła powinna tylko i wyłącznie uczyć i nie powinna interesować się życiem prywatnym jednostki. Ale nie oszukujmy się. To nie jest tak, że tylko rodzice wpajają nam pewne rzeczy, które chcieliby, żebyśmy praktykowali. W szkole spotykamy pierwszych przyjaciół, spotykamy swoje pierwsze miłości, poznajemy nauczycieli, czyli osoby, które powinny być w jakiś sposób dla nas autorytetem. Uczymy się szacunku, uczymy się rozmowy i relacji. Tylko w jaki sposób można uczyć się relacji z osobami, które tej relacji z tobą nie chcą mieć? Osobami, które już z góry założyły, że ja jestem nauczycielem, bo skończyłem studia i jestem ekstra, w ogóle jestem najlepszy, a osobą, która tych studiów nie ma skończonej w ogóle szkoły jeszcze. Nauczyciele powinni być oparciem. Serio. Dzieciaki na was liczą. Często mają tak ogromne problemy w domu, a idą do szkoły i słyszą: hej, powinnaś się wstydzić swojego wyglądu, swojego ramionczka. Nie wstydź ci, że prowokujesz chłopaków? Jakaś część ludzi chce mieć dzieci, ale nie chce być rodzicami. I co wtedy? Czy takie osoby, które pójdą wtedy do szkoły i nie mają komu powiedzieć o swoich problemach, o swoich rodzicach, swojej sytuacji w domu, muszą być z tym same zamknięte? Dlaczego wtedy szkoła nie wejdzie i nie powie: ej, come on, chodzisz do szkoły, szkoła też w jakiś sposób wychowuje, będzie dobrze. Tylko dokładamy kolejnych problemów. Wiesz co? Widzę, że rzęsy umalowałaś. Przyniosę ci zaraz płyn micelarny i może zmyjesz go w toalecie szkolnej. O, jakie ładne paznokcie, szkoda by było, jakbym kazała ci je zmyć. Ogarnia mnie straszna niemoc, jak myślę o polskiej szkole. Mam na myśli polską szkołę, bo nie chcę wypowiadać się o innych szkołach, po prostu to jest moje podwórko. Mnie w przeszłości też wiele przykrości spotkało w szkole i ja to przepracowałam, mam z tym totalny luz. Ale wiem, że jest sporo dzieciaków, które tego nigdy nie przepracują. Gdzieś zawsze z tyłu twojej głowy będzie ta jedna nauczycielka, która powiedziała do ciebie w ten sposób, gdzieś będzie ten nauczyciel, który nazwał cię tak. I zawsze będziesz z tyłu gdzieś słyszała te głosy. Serio. Wystarczyłoby powiedzieć: kochani, szkoła to miejsce, w którym powinniśmy ubierać się wygodnie, luźno, ale też obowiązują tu pewne zasady. Możemy to zrobić na jakimś apelu szkolnym, żeby to dotyczyło wszystkich uczniów. Nie musimy kazać pojedynczej osobie podnosić rąk do góry, żeby zobaczyć, czy widać jej brzuch, jak podniesie te ręce. Albo wmawiać komuś, że nie może nosić spódniczki, bo jak idzie po schodach, to jej widać majtki. Jak nie mam w 100% spódniczek, które są założone, widać majtki. Od cała filozofia. Na tym polegają spódniczki i sukienki. Nikt ci nie każe stać tam pod schodami i patrzeć do góry. Masz jakiś problem ze sobą? Poczytam wasze historie, bo zadałam wam pytanie na Instagramie, co najgłupszego usłyszeliście od swoich nauczycieli na temat swojego wyglądu. Klasyk. Nie jesteś na plaży. Dzięki, nauczyciel, nie zauważyłam. Dzięki, że mówisz. Bo jeszcze bym koszulkę rozebrała. Że z taką figurą nie wypada, prowokuje chłopców i inne klasyki. W takich ubraniach to pod latarnią możesz stać. Jeśli kolega się nie powstrzyma i zgwałci mnie, to będzie to moja wina. Ach, te odkryte pół uda. W takiej spódniczce to mogłabyś mi usiąść na kolana. Amatorsko pofarbowałam włosy i wyszedł jakiś zielony. Usłyszałam, że mam gówno na głowie. Mój kolega usłyszał od nauczycieli, że nie może mieć długich włosów, bo wygląda jak baba. Chłopcy nie mogą nosić krótkich spodenek, bo dyrektorkę odpycha owłosienie ich nóg. Mój makijaż i ubiór świadczą o tym, że jestem rozpustnicą. Że lato zaczyna się z dniem końca roku, więc krótkie spodenki takie do kolan mamy sobie oszczędzić, bo teraz to jeszcze wiosna jest i nie wypada. Odkąd nagrywam na YouTube'a, zauważyłam, jak wiele osób potrzebuje pomocy i tej pomocy od nikogo nie dostaję. Osoby młodsze często nie mają
komu powiedzieć o tych problemach. Nie mogą powiedzieć o tym rodzicom, bo ich nie rozumieją, często też tych rodziców nie mają. Nie mogą powiedzieć nauczycielom, bo ci są zamknięci w swoim własnym świecie i nie chcą pomagać młodzieży. Wtedy zostają influencerzy, osoby popularne, osoby, które w jakiś sposób udzielają się społecznie. I tutaj tworzą się pewne obawy, co jeśli to dziecko trafi na nieodpowiedniego influencera, osobę, która w jakiś sposób go wesprze. A gdybyśmy tak zaczęli skupiać się na rzeczach istotnych, na tym, że ktoś nie ma tej pomocy i nie może jej otrzymać, na tym, że ktoś zakrywa trądzik makijażem, bo się go wstydzi, na to, że ktoś chce założyć krótkie spodenki, bo chce na siebie zwrócić uwagę, bo ma bardzo niskie poczucie własnej wartości. Albo ktoś nie chce założyć krótkich spodenek, bo ma z nimi problem, bo wstydzi się swoich nóg. Zacznijmy skupiać się na rzeczach istotnych, a nie gadać o pierdołach. Serio, jest tyle ważnych rzeczy na świecie. A my skupiamy się na tym, czy ktoś pofarbował sobie włosy, czy komuś widać ramionczka od stanika. Ludzie, co jest z nami nie tak? Dbajcie o siebie i mówcie o swoich szkolnych problemach rodzicom. Mam nadzieję, że im załagodzą. Wasze poczucie własnej wartości jest w was. I nie musicie się odbijać od tak beznadziejnych luster, jak osoby, które potrafią tylko krytykować. Odbijajcie się od takich luster, które dają prawdziwe odbicie. Jesteście wartościowi i nie dajcie sobie wmówić, że określa was widoczne ramionczko od stanika. Że przez to ktoś was mógł zgwałcić. Nie, nie mógł. To z tą osobą jest problem, a nie z wami. Dzięki wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Ewelina Rynkowicz. Trzymajcie się i pa!